Nie, nie, dycha jestem. Dycha, nie kurwa, tak by. Miłego. I słuchaj, dziewczyno, znasz numer na taksówkę jakoś? Jak masz telefon? Nie mam, bo mi była baba zabrała. Dobry. To dzień dobry. Mogę ci wysłać zgłoszenie, jak chcesz. O, super by było, bo pieniądze mam, reszta swajek mi została, ale telefonu nie mam, kluczy od mieszkania nie mam i koszulę mi podarła. Widzisz państwa podrzucić? Czy macie państwo samochód? No tak, ze o, dwa widzisz, metry on bym cię chciał. Podrzuci, zobacz. Dwa widzisz? Metry tam. No. Dobra. Dziękuję pani za załatwienie taksówki. Proszę. Dzień dobry. Dobry. I dycha jestem. Aleks, Lugo. Telefon mi baba ukradła, nie mam pieniędzy. Z panem poznaliśmy. Tak? Kiedy? Jak mieliśmy organizować galę. Galę? Rizzon. Aha, a ja myślałem, że te gale tych złotych sergiuszy do rozdawania, bo była niedawno. A, słyszałem. Że żadnego nie dostałem, w ogóle nie lubię sergiusza już. Gdzie pana podwiesz? I na policję muszę zgłosić jedną rzecz, bo mnie baba dobrze okradła. No normalnie muszę jechać, zgłosić proszę pana. Z babami bo... to same problemy. No jeszcze telefon, wzięła reszty, za fajki nie oddała. Tak. Szkoda gadać. Jak się bokiem nie puszczał, to coś podpierdolą. Nie, ta się puszczała normalnie cały czas. Z sąsiadem, ale przyłapałem. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. A gdzie pan Uber? Uber? A, dzień dobry. Cześć. Cześć. Przy ciebie. Siemano. Siemanko, co dziś na live? Dieta RP. Dzień dobry, dzień dobry. I chciałem zawiadomienie złożyć. Dzień dobry, witam serdecznie. No, dzień dobry. I tylko zjem, bo... Jasne, Lima 104, Jacob Rys, oficer tego stopnia. Pan sobie zje i... I chciałem złożyć zawiadomienie. Jest tragedia, się stanęła. Pamięcie. A coś będzie długa historia, czy...? Nie, krótka. A to i tak sobie notatnik jakiś wyciągnął. No niech pan zapisze, bo to nazwiska są mi te. Dobra. Słucham pana. I chodziłem z taką dziewczyną, nazywała się Jessica Kunwa. Jessica, jeszcze raz nazwisko? Kunwa, Kunwa, była z Chin. Kunwa, Kunwa, jej tata ma na imię Kunkfufu Kunwa. Dobra. A to jest mało ważne. No dobra, no to i nawet ona mnie pobiła. Jak pana pobiła? Cios lewy, prawy, zrobiła unik, zajebała mi midla na wątrobę. Aha, może zacznijmy od początku. Kiedy to się wydarzyło? A, przy obiedzie. A kiedy był obiad? 8 godzin temu, dopiero do siebie doszedłem. 8 godzin temu. Dobra, czyli 8 godzin temu został pan pobity przez panią Kunwę. Kunwę, no? Mhm. A jak tam, jak było podłoże sytuacji, jak to wyglądało, nie? No już tłumaczę, no bo ja chciałem na obiad rosół i skóry, tak? Mhm. No, a ona poszła po fajki, nie oddała mi reszty i mi dała wodę z fajkami. No to się wkurwiłem, zajebałem buta z pika w stół. Rosół się rozlał, ten z fajek. No, no. I ona wtedy, jak się wściekła, takie żyły jej wyszły na czole. Zaczęła coś krzyczeć. Dobra. Tam po swojemu. I nagle to pan nie wiedział, co krzyczała, tak? Nie, nie. Jeszcze pan języka nie poznał. To jest jakby pan czytał Wifona od tyłu. A, no, dobra. Ni chuja, nie wiadomo, o co chodzi. No i mnie wtedy zboksowała całego, proszę pana. No i wtedy siadł ten midl. Aha, a na obdukcji pan był? Jeszcze nie, bo tu mnie przywiózł Uber. Cool. To obdukcja by się przydała. No to zaraz się udam, ale chciałbym z ubezpieczenia pieniądze dostać, dlatego tu przyjechałem. No to właśnie od tego, to musimy zacząć od tego, że pana pojedziemy na szpital. A pan się dobrze czuje teraz w miarę? No czy... teraz tak, no bo no, po 8 godzin byłem nieprzytomny, to nawet i wyspany jestem. No. Pan no. Podjechałby na szpital, tam zrobią obdukcję. Ale papier auto wystawią. Mi ukradła. Auto jeszcze ukradła? No, ukradła mi auto. No to już cięższa sprawa, bo to Kawasaki, jest złożona sprawa. Kawasaki, Suzuki jest, miałem. To są już dwie sprawy, można powiedzieć. Nie, to już... Nie jedna to nie jest, że pobicie z wymuszeniem rozbój? No, można to połączyć, nie? Ale jakby pan chciał, nie wiem, coś więcej uzyskać, to można to rozdzielić, nie? I to ja poproszę w dwóch sprawach. No i to zrobimy w dwóch sprawach. Czyli kradzież tam była pojazdu. To jaki to był pojazd? I Kawasaki, Suzuki. Kawasaki, Suzuki. Składak.
Rozumiem. Jeszcze jakby pan dowodzik pokazał. I moment, chyba mam. Jakby pan miał, było elegancko. Pan Pitbull. I tak. Jasne. Dziękuję bardzo. Dobra. Za piątkę. Czyli Kawasaki Suzuki. Tak, składak. Czerwony z przodu, czarny z tyłu. Czerwony z przodu, czarny z tyłu. Dobra, to istotne jest, że czarny z tyłu. Okej. Okay. I do tej kradzieży doszło kiedy? Po pobiciu. Po pobiciu. Od razu po pobiciu? Ucieczka tam potem była jakaś? Czy... Nie, zabrała słoik z drobnym jeszcze wcześniej. Jeszcze słoik zdążyła zebrać. Tak, $7 tam ten było. Słoik też jest kradziony, tak? No mój, bo ja tam odkładałem. Mm-hmm. Resztę swajek. Dobra, czyli i słoik jeszcze tu był kradziony. Ile tam, jaka wartość tego słoika? $7 około. Mm-hmm. Dobra, czyli $7. I jaka wartość motocykla? I to był samochód. Samochód, przepraszam. Ale Kawasaki czy Suzuki? No to pan złożył razem. Nie, to jaka tak wspólna wartość mniej więcej? No ze 8 tysięcy jak nic, proszę pana. Dolarów. Tak. Euro. Czyli w sumie 8 tysięcy $7 było razem, jakbyśmy to... No tak, ale w samochodzie miałem 13 tysięcy jeszcze. Jeszcze 13 tysięcy. Tak, miałem, bo kredyt dostałem u bociana. Dobra, to ja sobie to jeszcze chwilówkę raz podliczę tu wszystko. Na dowód, proszę pana. Czyli 21 tysięcy $7. O, dokładnie tyle było. Taka wartość kradzieży, rozboju i wszystkiego. No to nieciekawie, bym powiedział. No i uciekła w pizdu. A gdzie uciekła? Coś, jakieś informacje? Nie wiem, pan coś przypuszcza, gdzie można szukać coś? Kurczę, ciężko powiedzieć. No. Bo ona to się może ukryć wszędzie. Mówi pan? No bo ona się... Bo powiem panu tak, ogólnie ta dziewczyna, nie? Tak ją poznałem, to była ładna, nie? No. Ale się, kurde, suka zakamuflowała tym bejcom i innym makijażem i ona się co chwilę inaczej wygląda, nawet jak się pomaluje, to nie wiadomo, gdzie ona jest. Czyli się umie kamuflować po prostu. No od tego się umie, się umalować się umie. To też jest ważna informacja, bo to nam ewentualnie tutaj będziemy musieli jakieś taki specjalne kameleon jednostki do tego użyć chyba. Żeby tutaj tą sprawę poprowadzić. Od Weroniki? Mógł zapłać. Pozdrawiam. Specjalnego, dobra. Czyli chyba wszystko mamy, tak? Jeszcze raz pan te imię, nazwisko tej poszukiwanej osoby. Angelika Kun myślnik Wa. Kunwo. Kunwa. 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 A, dobra, Kunwa. A czy to nazwisko w sumie wystarczy, bo chyba nie. Takie dość charakterystyczne. Może kiedyś. Angelika, dobra. I to trzeba ją znaleźć. Żółte zęby ma. Pani wizytóweczkę jeszcze zostawi. Jakby się nam udało zlokalizować gdzieś tą panią, to będziemy też jakoś potrzebowali się skontaktować, żeby to odzyskać rzeczy, przekazać i tak dalej. Wiadomo, dzień dobry. Tu kładę wizytóweczkę. Jak pan nie dzwoni po 15, bo do 15 to ja śpię. Proszę pana, ale ubrałby się pan Horace'a na komendę. Pan został okradziony. Okradnie, tutaj, proszę panią. Może pani dać, no, może pani dać mi swoją. Proszę, mogę szatni przynieść, jak pan chce. O, bardzo dziękuję. Ja mam takie topy same, to nie wiem, czy pan się wciśnie. Topy? Niech pan nie mówi takich słów na komendii, bo panią zamknął na 4-8. Proszę pana, nie zamknął, witam serdecznie. Proszę pana, chciałem zgłosić, że funkcjonariuszka handluje topami marihuany majewczawcy. Wszystko się nagrało, wszystko jest ten. Mamy cię! Panie Pit, sprawa jest taka. Pan na tą obdukcję jedzie. Mówi bez panie. Na tą obdukcję pan jedzie, bo jak już siniaków nie będzie, to ciężko być, nie? No czyli, no dobra, to jadę, siniaki jadę. Tak, jak coś, to pan, nie wiem, czy pan do mnie będzie dzwonić, ja może panu wizytówkę dam też przy okazji. Pan mi wyśle SMS-a, bo ja to nie umiem zapisać. SMS-kiem wyślę, jasne. Ja SMS-kiem wyślę do pana tam wiadomość, jeżeli się pan odezwa, jak pan obdukcję będzie miał, to się spotkamy jeszcze raz, zobaczymy i założymy taką jakąś sprawę czy coś, nie wiem, z Departamentem Sprawiedliwości, coś to podziałamy. Także odezwać się, nie? I uważajcie, bo suka gryzie. Tak? No. Dobra, to ja co dopiszę tam do notatek. Tak się trzeba uważać, jadowity wąż. Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia. Miłego dnia, do widzenia. I ta ci nie pasuje do oczu. Dziękuję. Weź se załóż zieloną. Znam się na modzie, no. Ja nie wiem, czy będzie zielona. A to musisz mieć z tym MDMA napisem? No tak.
Aha, nie, to wtedy se kup taką jak chcesz, nie? Ciemną mnie sugerujesz, se czapkę kup. MDMA. A nie, to jest MMA. Dobra, jeden chuj. Dobra, trzymaj się, dobra. Trzymaj się. Goście, jesteś taki pijany tutaj do chaty. Dzień dobry, obywatelu. Siema, no policjanty, słuchajcie, byłem tu, zgłoszenie zrobiłem o Angelikę Kun, myślnik B. No, przyjmował oficer, tak, tak, zgadza się. Znalazłem auto, jej. O, jej. Jej, jej. A nie pana to kradzione? Nie, to jest jej auto, znalazłem. Mhm. Mojego nie ma. Nie ma. Ale jej jest, ta, bo... Jej jest, a to będzie się pan z nią wymieniał? Jakąś wymianę organizował? Nie, jednak... myślałem, że zrobić jakieś przeszukanie jej auta, bo to jest jej, a nie moje. Jej. A to pan nie przeszukiwał, czy tam coś tam ciekawego nie znalazł? Nie, bo nie chciałem zostawić odcisków palców. Rozumiem, ale pan nim przyjechał, to i tak pan zostawił. Nie, nie, otworzyłem nogą, a kierowałem kolanami. Okej. Okay. Także... to chyba niewygodnie, co? Niewygodnie, jechałem długo, ale jestem. Tam stoi auto jej, nie moje, tam. Czyli przeszukać, tak? Jakby było pan... można, to jest jej auto, tak, i można przeszukać. Może tam coś jest w środku. Tylko tak zapisuję i... Okej. Okay. Jak jeszcze ta pani się nazywała? Pani Jessica? Nie! Angelika! Kunwa. Kunwa. Kun, myślnik wa. On jest z Korei. Z Korei. Albo nie, z właśnie słyszałem przesłuchanie tutaj oficera. Znaczy przesłuchanie, rozmowy pana. No to za moment możemy przystąpić do sprawdzenia. Ja auta. Bym poprosił, bo no, śmierdzi mi tam kuksu. Zaraz sprawdzimy, to podejdziemy. A i Mateusz strasznie się najebał i super się napierdala od 5 minut. Czy by mógł pan go do domu odprowadzić? Tam o. To wie pan, nic wyczyścień nie mamy, a jeżeli chodzi o odprowadzanie do domu, to tak ciężko. Ale możemy na razie pomóc z pana sprawą, z przeszukaniem auta. Okej. Okay. Chyba, panie kadecie. Dobrze, możecie pomóc, chłopaki? No, jasne. No i zajebiście. Sprawdzimy. Kurczę, ja myślałem, że się robi walkę z cieniem, a nie wiedziałem, że się robi walkę z supem. Faktycznie, u Karima na supach się trenowało. No, no, no tylko żeby nie piszczalem, nie? O, proszę, już odpuścił. A ja do chaty, sobie. Idź. Jeszcze tam kobiecie trzeba pomóc, też mu problem. Kurde, to ja jej powiem. To śmiało, pan jej powiem, sprawdzimy. O kurwa, to jest waga ciężka, nie bo się wkurwi. Jak się zdenerwuje grubaskę i ona zacznie się pocić, to można się w jej pocie utopić. Obywatelu, a na pewno to jest tej pani auto? I tak, to jest jej. A wie pan co? Bo ja tutaj sprawdziłem rejestrację. No. I to auto jest kradzione. O, ta suka przebiegła. No, wie pan? Ukradła to auto i mówiła, że kupiła w salonie? No tak. No a to pan, które mi pokazała, że to z salony było kupione? Może pana na minę chciała jeszcze większą włożyć, poza tym, że pana napadła, wie pan? Nie wierzę. No. Podrabianie dokumentów. O kurde, proszę to za... To ona na 100 sprawa. Lat pójdzie siedzieć. No to ja tutaj spiszę raporcik do oficera, który się panem wcześniej zajmował, przekażę. To trzeba... Ale on dołączy do akt. Ale to ona bandytka, proszę pana. No na to wychodzi. Na to wychodzi jakiś rysopis tej pani, pan posiada, tak. Z tego, że jest z Korei. I wygląda jakby... Kojarzy pan takie psy Shiba Inu? Oj nie bardzo. No to są te pieseły takie małe. Shih Tzu. Shiba Inu. A. Takie no kurwa wiem, psy, co wiem. Się śmieją. A, jeszcze raz pan przyliteruje, da pan radę? Shiba... Inu! Bez myślnika, proszę pana. Shiba Inu. Takie małe. Wygląda jak lis, a śmieje się jak chłop. No, to okay. Nie, to ani I trochę to nie jest... Wygląda. Nie, ani trochę nie jest do tego psa podobne. Nie, do... Ona całkiem... nie ma w ogóle włosów.
Nie no, ma takie długie. Sierści. Długie okay. Ma, czarne ma. Czarne, czarne długie, to no. Okej. Okay. I wygląd jak typowa Koreanka? I tak, też jest niska, no. Niska, typowa Koreanka, a twarz jak Koreanka? Żółta. Czy jest, powiedzmy... Mhm. Bo się tak maluje, ale różne kolory używa. Raz jest żółto-różowa. Mhm. A kojarzy pan takiego psa Rottweilera? No taką rasę kojarzę, jasne. No tak. To jak pan ją wkurwi, to ślinią się podobnie. Okej, okay, rozumiem. No to tak, pani Jessica Kunwa. Ale jak krzyknie pan Angelika, to też się odwróci. Angelika. No to głupiec, to nie rozumie tak, tak, amerykańskiego. Tak. Koreanka, niska, karnacja jak na Koreankę przystało, czarne, długie włosy i jak się zdenerwuje, to ślini się jak Rottweiler. No to stawia ślady jak ślimak na chodniku. Jak okej, okay. Okay. Zanotowane. Koshi Mazaki. Jakby pan miał markera, wyciąga pan go przed siebie, tak mhm. O... Przed siebie i już ona go kosi. Kosi Mazaki. A czym kosi? Ręką. Ręką. To ostra kobieta, widzę. Szybka. Szybka. A. Rozumiem. Rozumiem. Wszystko zanotowane, obywatelu. I co zrobimy z tym autem teraz? Z tym autem? Mam odstawić, czy co? No ja, nie no. Należałoby go nam zostawić. A zarekwirujemy je, rozumiem. My zarekwirujemy, bo tak pierwsze... jak mówię, jest rejestracja, że do tej pani to nie należy, w związku z tym no, wnioskujemy, że ono jest skradzione. Więc no niestety, musi ona tu zostać. My już sobie z nim dalej poradzimy, zabezpieczymy. Raporcik do oficera, który się panem zajmował, spiszemy i kurczę, będziemy szukać. Kurczę, ale jaja, nie? Kunwa. No, no jasne, że tak. Z kim ja byłem? Ale to... Ja nie wiedziałem, z kim ja byłem. Bandytką byłem. Ale to się pan dobrze... Powiem panu tak, dobrze, że pana napadła, bo przynajmniej pan... W czasie się zorientował. A co by było, jakby było już krok dalej? No, ja chciałbym na kotyki do domu przyniosła, bo co innego, nie? No tak. A nie ma w domu, bo sprawdziłem, nawet w nosie nie ma. Wszystkie dziury sprawdziłem. Zawsze spadać. Jeszcze jedną rzecz ukradła. Sztuńce moje domu. Sztuńce. Nie mam sztuńców. Muszę rękami jeść jak pies. Dobrze, jakie sztuńce? Metalowe, srebrne, trzy widelce, jedną łyżkę. Kurczę, no metalowe, nie? Co się kurwa skradasz? A nie, on ma garba. Przepraszam. O, zanotowane. Trzy widelce, jedną łyżkę, metalowe. I to z pana mieszkania, tak? I tak, to jest po prababci. Po prababci, prezent. Czyli wartość sentymentalna, tak? Tak, cały czas płaczę za tymi sztućcami, szlocham cały czas. A to tu u was to płyczy w sądzie dopiero. A, rozumiem. A jaki adres mieszkania ewentualnie? Mojego czy jej? No tak, adres mieszkania, z którego skradziono. O, no to... Kurczę, no to jak pan pojedzie tu tą drogą, nie? Pokażę. Tak. Jak pan pojedzie tą drogą tu... O czym się rzędzie? W lewo. To potem pierwsza w prawo i druga w lewo, to tam Human mieszkam. Jest. Dobry. Dobry. Zanotowano, obywatelu. I kiedy mam przyjechać w tej sprawie? A to wie pan, jak się uda nam znaleźć z Google. A co ukradli? Już panu mówię, panie sierżancie, trzy widelce oraz jedną łyżkę metalowe. Ale jest to nie koniec. Wartość sentymentalna, ponieważ prezent od babci. Sentymentalna się mówi. A jakaś grawera, coś było na tym? Nie. Takie szczególne. Odciski moich palców były. Okej. Okay. A zbraliście karet odciski palców pana? Jeszcze nie. Dobrze. Ale to jest grubsza sprawa, bo auto skradzione było. Jakie? Moje. Proszę sobie, że pana auto jeszcze było. Ale to już wszystko wiedzą, bo to na dwa razy było, bo znaleźliśmy teraz, był dopisywany, był do tego, do zgłoszenia, zgłoszenie 2. Bo znalazłem jej auto, które nie jest jej autem. Nie, panowie? Zgadza się, auto kradzione. Tak. Kurczę, było. Wykryli chłopaki, tak. Że kradzione auto, dobrzy są w te klocki. Powąchał maskę, mówi, to nie jej. Ja!
Dobry jest, dobry. Po zapachu, no, a jej nawet nie widzieliśmy. Nie wiem, bo jakby czuł olej, to wiedziałby, że to jej pewnie by rozlała po całym silniku, byłoby czuć. Nie powiedział, że ona pachnie jak wifon i od razu mówi, to nie jest wifon. Bo ja miałem koreankę, proszę pana. A, tak? Zagramaniczną, no. Jak się nazywa? Angelika Kun myślnik ma. O. Albo Chinka, chuj tam wie. A może z Wietnamu była? Nie, miała płatne. Nie, z Wietnamu na pewno nie, bo miała strasznie płytką macicę. To na pewno jaka Korea albo Chiny. A to z Wietnamu mają jakieś głębsze macice, czy jak to jest? No tak, normalnie można schować fiuta z jajami. A tutaj jest problem. Ale to. A właśnie zawsze mnie to ciekawiło. Te takie. Wie pan, te, takie te. No te różne takie. Karabin tam do pół wchodzi, o to chodzi? Czy jest po skosie, jest czy nie? Nawet jak ktoś ma małego, to dla niej jest byk. To mój stary by się nadawał. No i Picikela też by se poruchał. No mówię, że mój stary by się nadawał. No właśnie. Picikela to jest twój ojciec? No tak. Ja pierdolę. No, cześć. Siema młody Picik. Cześć. Ty, to słuchaj, jak ja mam takie wpływy, to weźcie mi ogarnijcie to wszystko. No to tak to będzie ogarniane zaraz. Bo nawet do Picikeli nie dzwoniłem, bo długa historia. Cześć. A szkoda gadać. A no dobra. Sushi mu z łosia zrobiłem, a nie z łososia. Się zatruł, kurwa, sraczkę miał. Nie odzywał się do mnie. To dlatego jest taki zmieszany. No zmieszany był, normalnie myślałem, że błoto mam na pozbruku, na podwórku, a to on się zesrał. Szypą było trzeba odgarnąć. No, łoś, coś, a łoś, to jedno i to samo. No w sumie tak. Kobieta go zostawiła. O! No. Ale to jest twoja mama, czy ta Samsung? Samsumi? Samsung, tak, to moja mama. No, no ona go zostawiła i teraz ja mam k temu prać, dlatego tak gówno mnie bało od niego. A wiesz, że ja Samsumi kręciłem? Nie gadaj. No kręciłem normalnie, bo jakimś mechanikiem byłem i jej skręcałem. Pan dycha! Bohaczy. Pan dycha! No, no tak, dycha i kurtka do szatni. Mówiła mi. A nie poznałeś, bo zmieniłem image. Image, no. Jestem raperem. Tak? No. O kurwa. Ile płyt sprzedanych? 1003. O, tak to kurwa. A jak chcesz kupić, to jeszcze są kody. Jakie kody? No kody normalnie do Call of Duty. O kurwa. Na nieśmiertelność. Co wpisujesz i głodny nie chodzisz. Nie musisz nic zjeść, jesteś nieśmiertelny. Ale... Kurwa, co ja powiedziałem? W sensie sam produkuję. Jesteś producentem żywności? Tak. O kurwa, masz batony? Łosi. Łosi? Kurczaków, kurczaków. Z tego się nie robi sushi jak coś. Ja zrobię. Rower? Nie, sushi. A, skupiałem. Przepraszam. Nie ma problemu. Przez okulary nie słyszę czasami. No, ja też to mam. Tarajbany, to jak z Turcji są. Bo ja z Turcji sprowadziłem. Nie stać mnie na zwykłe. Nie, on jest tarajbany. Ja jestem trzeźwy. On tu widać, że pił. Ale idzie do chaty, to nie ma co go zakrzyć. A, rajbany! Rajbany, no najebany. To też mam rajbany. Ale ja mam z Turcji. Z Turcji? Nie stać mnie na normalne. A ja myślałem, że jak z daleka, to droższe. Nie, bo ja mam tanie. Ja mam z domu, to tanio. Wziąłem, założyłem i mam. Ja pojechałem do Turcji na wakacje. Pojechałem z pustą torbą, wróciłem z pełną. Jak? A wydałem tylko 30 złotych monet. To ja miałem takiego kolegę, co jechaliśmy na dyskotekę, nie? Mhm. I on 3 dolary mam. A ja mówię, przecież w lot jest za 10, nie? To on tak kurwa zrobił, nie? Że cały był naćpany. Miał 2 paczki fajek, na wstęp było i jeszcze ludziom stawiał. Ja nie wiem, jak on to robił. I pewnie z dupami wyszedł. I nie, on chyba kradł. Chamisz, a to... Ale to nie jak żadnej laski nie wyrwał nic? No nie, no bo go tylko alkohol interesował. A jakby go interesował dziewczyny, też by z nimi wyszedł? To wtedy bym się z nim zapoznał. Nie, to się nie opłaca z nim na dziewczyny iść, bo on wstyd robi. Ty wiochę taką robi normalnie, że to jest gnój. On mówi do dziewczyn, że czyta wiersze. Na dyskotece, kurwa, gdzie leci techno. No debil. To tak samo, jakby powiedział, że mam czwórkę z historii, kurwa mać. No na to też nie poruchasz, no widzisz, no i z nim tak jest.
Głupi kutas, no nie chodzę z tym już na te dyskoteki. Też, jak on by takie rzeczy robił, to już nie był moim kolegą. No moim już też nie, znaczy trochę jest na fejsie, ale normalnie już nie. No. O kurwa, bieg? Można tam biegać? Gdzie? Tak, można, no. No i zajebiście. Teraz się czołga. Kurwa, wąż. Wężu! O kurwa, jadowita żararaka lancetowata, pierdolę. Ugryziesz mnie. Jak ja na to chyba uczulony jestem. Kurde, wygląda jak moja była. Po Jacku. Też się kurwa tarzała. Nie gryź. We. Kurwa, szturówki mi chce zawiązać. Co to jest za prank? Obywatelu. Kurwa. Ale nie mogę go trafić. Kurwa, ale ma movement. Unika. Dobra, no oła, o jest. Kurwa, żartowałem. O się kurwa Marecie, poci na prodzie. Nie żartu. A, czołem. Cześć, czołem, Marecie. Czołem. Siema. To jest pierwsza szklana policji. Tyle pije? Chciałby to pić. Ja znam takiego gościa, mówiłem wam? Nie. On normalnie tak, zaczyna pić, nie? Mhm. Bierze szklankę wody. No. Wykurwia ją całą, tak o, jep, naraz. Mhm. I potem robi tak. Czeka 10 minut i chleje całą noc. I nic mu nie jest. Przepałkę co taką robi. Pojebany gościu. To nie znam. No nie, to na pewno nie on, bo on po szklance to by był na ziemi. Nie. Żeby udawał. Co? Radiowóz ci znalazłem. Jaki? Gdzie? Tutaj na parkingu obok. Ten? Biały? Jak Kasz? Dasz z 5 koła, to ci pokażę gdzie. Takie interesy też można robić? Nie bardzo. Kurczaki ci okradnę. Kurczę, no, właśnie pan sierżant sobie pożyczył auto obywatela. A tak można? Jasne. Kurde. Jak jest, wie to pan, Ferrari, to czy tak. Można, czy nie? Wyższa ranga, to nie mogę nic powiedzieć. No w sumie tak, no bo on se wtedy tak. Tu rządzi, nie? No tak, jasne, że tak. To, panie Pitt, tak, zeznania spisane, wszystkie. I Don Wood pokazać? Proszę, bo tam koledzy już oficerowi pan pokazywał, ale bardzo proszę. Przypadkowo. O. Proszę Don Wood. Dobrze, dziękuję. Jasek się odezwał. Zapiszę sobie jeszcze raz. Gdzie? Lepkie roczki. Panie Picie, wszystko zmontowane. Jak nam się uda odnaleźć te 3 widelce i jedną łyżkę no metalowe. I te pieniądze, co tam jeszcze były. I pieniądze, a jaka kwota? 21 tysięcy 7. Dolarów amerykańskich? Tak, euro. Dolarów. I euro? To tego i tego tyle? Znaczy, nie wiem jaka waluta, ale w sklepie przyjmowali. Moje były. Dolary. Dobrze. Wszystko, obywatelu, zanotowane. Także, no... Będziemy się kontaktować. A wezwałby mi pan taksówkę, bo mi telefon ukradli. Taksówkę, telefon pan ukradli? No. To wie pan co? Tak się składa. O! Bardzo dziękuję. Żyłam dwa. Także pan śmiało. Czy pan gryza za to? Nie, dziękuję. To pierdolę całe, dziękuję. Dobrze, obywatelu. Zgłoszenie przyjęte, także... Dobrze, bardzo dziękuję, to sobie zadzwonię na taksę, samochód tu zostawić, tak? No tak, trzeba go zostawić, my zabezpieczymy. Także spokojnie.